Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Jej! Tylko czat ustawię, dobrze. Możemy iść, akurat dzień się zrobił, tylko pada śnieg. W ogóle jak to widać tam na dole. Przez ten lód cały. No, faktycznie. Kosmos. Dobra. Super perspektywa. Idziemy na dół się bić. Tak, idziemy zobaczyć, czy dostaniemy klucz. Tak. Au, już zleciałam, kurde, z tej droginki. Ja też, nie mam to jak sobie zrobić z kuku po drodze. Aha, i nie zostawiłam w końcu tylko klas butel tam. Czemu to się nie łączy ze sobą? To się nie łączy? Mam... Aha, bo mam butelkę piwa i Honey Battle, a to jest przecież to samo, tylko że inna nazwa. Ja mam pytanie, jak się używa tych strzał dodatkowych, bo tak żeśmy rozkminiały. No właśnie, bo mi się wydawało, że one się najpierw zużywają, nawet jeżeli się ma te normalne, ale Teo mówi, że chyba widziała na odwrót, więc w sumie nie wiem. Byłoby to trochę bez sensu, bo mówię, no gdy, biorąc pod uwagę, że są na przykład strzały na leczenie, to bez sensu, żebyś musiała je zużyć pierwsze. No. Strzelając we wrogów? Nie? Trochę nie, no, halo, to raczej na siebie, nie? Miło, że się tak przywiązałaś do tego miecza, już któryś raz z rzędu nie chcesz go mieć. No właśnie, zabrałam ze sobą ten drugi, w ogóle astralny elfi sejmitar, nawet nie przeczytałam nazwy. Ale ten mi się podoba, bo ma fire aspekt, a ja lubię strasznie, jak miecze mają ten podpalanie, więc jakoś... Jak ci się skończą zwykłe, to wtedy zużywają ci się te inne. Aha. No, to też jakby... No trochę lipa, bo jakby nie możesz sobie wybrać, nie? Tylko jakby gra sama ci wybiera. No. Chyba, żebyś wyrzuciła wszystkie te zwykłe, nie? W pewnym momencie. No, ale wiesz, no to zakładasz, że chcesz innych używać też. No, właśnie. Ja na przykład jak mam 4 rodzaje, to co, jestem skazana... na to, że który pierwszy zużyje? Leczniczy, czy osłabiający, czy trujący, czy... że pomiędzy tych nawet nie jesteś w stanie sobie wybrać. To o to mi chodzi, nie? No, to prawda. Dobra. Ready? No, ready, steady, go! Wow! Zaraz będzie dead. Ojej, ojej. O, shit. Ojej. Umrzyło mi się. Ja też. Ale się zrespiłam u mnichów. No. Dobrze, żeśmy się tu położyły, słuchaj. W ogóle jest jakiś ten. Jakiś coś. Coś mam na sobie, ale nie jest napisane, co to jest. No ja też nie. Jakiś śmierdził się przyplątał. Boże, Bartek. Ty nie lubisz denerwować dzisiaj. Dlatego powinni dodać jakiś kołczan czy coś, żeby można było z niego wybrać. No, to by się przydało. Dziwne, że o tym nie pomyśleli w sumie. Te, które miałaś pierwsze w eku, to ty mi będziesz strzelać. Przynajmniej u mnie to tak działało. Aha. Szybko poszło. No. Aha, czekajcie, bo już zgubiłam Teo. Ja zeszłam lodem. Aha, no tak. Bo tak myślę, że my tam wcale nie musimy wchodzić, tylko ja zacznę do nich strzelać. O, to brzmi jak w sumie plan. Przerzedziliśmy ich trochę, więc... Ale tylko się, że... trochę. A! Ej, ale nie w ciebie! Przepraszam. Dobra. Nie, następne paskudy przyleciały. I tam jest chyba spawner, mam wrażenie. Ojej. A ile emeraldów? No. Nie, tu jest tylko ognisko. No bo ja je widziałam, ale nie dobiegłam nigdzie dalej. Wow! Okej. Okay. Jak to ładnie! Skrzynka! Diamenty i luneta! Luneta! Aha, czekaj, bo tu są koordynaty, to będzie mi potrzebne chyba. Gdzie zostawić to? Wow! Właśnie coś tu śmierdoli. Luneta! Ała!
Wiesz co, tak sobie teraz myślę, czy na skarbce nie było literki L z napisem lockpick? Bandyci Olgierda. To był sidequest. Mhm. A zobacz sobie lunetę. Pokaż. To jest fajna ta. Tam za tobą wypadła. A? To jest fajna nowość 1.18. O! Co prawda widzę tylko skałę, ale... Znaczy no, bo to trzeba jakby... Fajne. Na dalsze odległości, nie? Ale to jest super opcja moim zdaniem. No to co, tu nic nie ma więcej? Tam coś takiego. Może ta luneta po coś jest, w sensie, że mam coś zobaczyć nią. Tam są może jakiś nowy X? Widzę, nie. Nie jest creeper. Wolę. Dwa nawet. Hmm. Ja nie wiem, bo render distance mam mały, nie? Mhm. Widziałeś swoją drogą, jak podpisany był creeper w ich jaskini? Nie zdążyłam zauważyć. Chyba umarłam. Ups. Ja się dam, jak my stąd mamy wyjść? No, właśnie dlatego się zastanawiam. Bloków nie wolno ruszać. Ej, ale to w sumie smutne, bo to były tylko diamenty i ten spajros. Chyba, że tędy. No, chyba tędy trzeba być. Doszczelimy creeper. Jak miło, że one tak podchodzą. A dupa, nie umiem w niego trafić. Idzie następny. Zwierzątko bandytów, wytresowali go spryciarze. O nie! No serio? Wytresowane creepery. No co to za nowoczesna moda. Dobra, schodzę. Tam coś tak jakby jest. O! No. Tam, tam jest portal. Dobra, ale te portale to chyba są naturalne. Ała! Dupa, dostałam znowu. Kurczę, ja chciałam do tego skarbca iść, no co teraz? Ale mówię, zobaczmy jeszcze, bo może się okazać, że tam jest napisane, że tam jest ta. Ja mogę użyć tego... Ten lockpick, tak? No. Dobra. Nie wiem, czy nie powinnam się zabić, byłoby szybciej. No właśnie. Tylko teraz może być ciężko się zabić z tymi super zbrojami. Przecież byłoby szkoda super zbroi, dobra. No. Chyba, żebym ją ściągnęła. Ja już nie mam miejsca w ekwipunku. Ała! Boże. Ania też by wytresowała creepera i nazwała go Zbysiu. Tak, tak by było. Zbysiu, tak? Co ty tu robisz? Swoją drogą kiedyś ten, z modyfikacji można było sobie oswajać creeperka. Tak? No one tak średnio działały trochę. Jak nagrywałam z kosą przez świat, to tak. Tam miałaś różne dziwne rzeczy wtedy. No. W ogóle coś wystaje z boku. Cześć, Peter! Nie, Teo nie ma live'a, tylko ja mam live'a na razie. Tak. Tak, dzisiaj gramy u Ani. Nie ma Elki. O nie. I tam na stówę jest ta ostatnia relikwia, no. Hmm. Ale myśmy mu wybili tych bandytów, on nam powinien coś dać za to. Nie wiem, może dała, ja nie widzę. Złowieszczy sztandar dostałam tylko. No i proch, no, więc nie bardzo. No bo to jest ten side quest, a... W sumie możemy go zabić. Ale nie wiem, czy on wypuszcza coś. Powiem, co on puści, jak go szturchniesz. A bo ja mam koordynaty do srebrnej kniei. Aha, dobra, to tam musimy iść. Stary! Nie puścił. Woda cieknie. Nie chcę wiedzieć, skąd to wiesz. Możemy jeszcze sprawdzić, czy kapłan wypuści klucz. Siema. Trochę mi się wydaje, że te wiśniaki nie wypuszczają nic, kurde.
On przede mną ucieka. No, on wie, co ty zamierzasz. Ups. Też nie wypuścił klucza. A w tej lawie tu na górze? Jakby jednak jakoś... Masz jeszcze tą podkę na skok? Nie, znaczy no, na skok. Ale to... Mówisz, że tam... Może na ten może w środku jest skrzynka pomiędzy tą lawą. Cholera wie. To ty też możesz dostać skok. No. Tylko to taki słaby skok, moim zdaniem. Aha, Jezu. Ja myślałam, że on jest wyższy. No ja też. Lidery. Nie tym sposobem. Czekaj, skrzynka. Tu gdzieś powinna być resztka wełny. O, w ogóle te diamenty bym schowała. Jezu, brzmi. No. Tym razem nie u mnie. Grze. No. Czyli się już skok skończył? O Boże. No, super. To jest krótkie. Chociaż masz jeszcze wełnę? 30 sekund. No to skocz tu. Czekaj. 30 sekund, to pójdzie najpierw odłożyć rzeczy do skrzyni. Nie, myślałam, że chcesz tą wełnę, no. Nie. Ale to nic nie ma. Żadnej dziurki. Niestety. A jakby do środka wpaść? Już się nie da, bo jest szkło. Dobra, to nie. Owca. One tam chowają. I żadna nie nazywa się klucz do skarbca. No właśnie. No skoro to tą podkę stworzyłem tam do relikwii koło wiedźmy Safiry, to tak daleko by nie miało sensu, żeby się przydała. O i ja wiem, coś ty miał... Pajung. Coś ty miał w głowie, Hotaru? Czym jest w ogóle złoto? Jeszcze jedna rzecz. Gdzie jest złoto? Oh shit. Uwaga, na górze jest creeper, jakby co. Tu na dole jest jakby w tym miejscu, nie wiem. Pod spodem, pod skarbcem, tak jakby. Biegam po dachu dookoła sprawdzić, czy tu nigdzie nie ma skrzynki. No nie bardzo chyba. A w co byś klucz otworzyła zamek? O nie! Creeper, co ty tu robisz? O! Kura! Mały creepek na kurze jeździ. No. Teraz wszystkie za mną przyjdą. Tak coś czuję. To coś jeszcze było ciekawe napisane. Szukasz tych notatkach, tak? No. Nie wiem, on specjalnie nam mówi tak, jakbyśmy mieli się tam włamać. Jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziłam, a teraz już jest trochę za późno. Czy przypadkiem kapłan nie miał na trade'a na przykład czegoś? Znaczy no bo jak ja tego Olgierda klikałam prawym, to on nic nie miał. Miejmy nadzieję, że kapłan też nic nie miał. Tego się trzymajmy, że tak właśnie tak było. Czy tam się wpływa z jakiejś innej strony? Nie wiem, kurczę. Dobra, chyba to olejemy, no nie wiem. Miałam pomysł. To na płytkach to wełna czy śnieg? Na płytkach, w sensie tutaj? Śnieg na dole chyba. Że tu byś rozkopać rozkopała? By cały śnieg w skrzynce. Skrzynka może gdzieś być. Aha, bo w sumie. No weź się, zombie, nie denerwuj mnie.
Nie, no nie wydaje mi się, żeby był tak, że kurde, musisz wszystkie, cały śnieg rozkopać. Poszła Ania kopie śnieg. Ja kopię na piętrze. Chociaż na piętrze to z dołu chyba byłoby widać. No nie wiem, jest na jedno szerokie tylko? No. Aha, dobra, to bez sensu. Gdzieś kiedyś miałam jakąś łopatę. No, ja właśnie miałam i się skończyła. Nie wiem, czy mam jeszcze jedną. Nie, już nie mam. Otaru, napisz nam, jeśli to nie ma sensu. No, właśnie. Może nie będziemy tracić czasu. Bo ja nie mam więcej łopat, to będzie trwało 5 lat, jak ja to będę kopać. Ktoś tam umiera gdzieś na górze. Już też nie mam łopaty. No to mam tonę śniegu. No, ja właśnie też. A śnieg też można łączyć gdzieś tam. Jakieś bloki śniegu. No, serio, że... Czemu mnie szczelasz? Wojna na śnieżki. Nie, to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie, to jest takie bezsensowne, że aż leję tu ze śmiechu. Nie! Idę tam na górę jeszcze zerknąć, jak to wygląda fizycznie za drzwi, bo tam się nie przyglądałam. Ja jeszcze idę zabić owce. W sumie to jak je zabiję, to mam jedzonko. Tu jest woda i tylko ten... nie mam jak się tam dostać, więc trochę szczituję. Zabiorę sobie jedzonko z owieczek. I... jedzonko. Jedzonko? Jedzonko. No to jest tu. Ła. A lodubsko, podnieś to. No nie wierzę. Myślę, że ta luneta miała nam coś podpowiedzieć, ale nie mam pojęcia co. Myślisz? No, nie wiem. Nie no, nie szkodzi wierzbuś. Biedne szukają rozwiązań. Ja tu mam jeszcze jeden dylemat do sprawdzenia. W sensie jestem jakby z boku tej konstrukcji, bo tu się da zejść. Aha. Aha, ale nie da się wejść, więc teraz... No to będzie to pomieszczenie. Dobra, idę się zabić. Czy jest tam coś pod spodem? Szkielet. Wypadł. Nie zastanawia. Ja sobie tu tylko rosnę. Aha. Czy to jest nawiązanie do buraczka? W ogóle nie mogę stąd wyjść teraz. Luneta to była nagroda od Olgierta za ten side quest z bandytami. Aha. Czyli nie ma to znaczenia większego. No to nie widzę. Nie! Jezus. Słyszałam. No, dobra, idziemy na koordynaty. Dobrze. Tylko muszę odpalić koordynaty i teraz zorientować, Boże, jak to było. 823. To bardziej tamtą stronę. I 618. Dobra, musimy i tak zejść na dół. Łap. Czy da się tu zejść jakoś w miarę prawie bezpiecznie?
No lodem. To jest, Jezus, też mam inaczej. Aha. Ojej! Co to za szaleństwo? Dziękuję za rajda, Szwiórka. Witam cię serdecznie. Witam wszystkie nowe osóbki. Dzień dobry, witamy. Miło mi bardzo. Bardzo milutko. Gramy sobie właśnie w Minecrafty. A co wy porabialiście ciekawego? Jesteś tu gdzieś? Aha, jesteś. dobrze. Czekaj, to było w tamtą stronę i tam, i tam. Gdzieś. 130 osób na live. 150. Znam wielkiego rajda, a akurat musiałam kończyć, więc przekazuję ludzi dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Awantura o Simsy. Ojej. Simsy, fajna rzecz. Nas goni. Goni nas? No nie. No, ale to w tym tempie, wiesz. Nie dobrze. Czekaj, bo ja już za daleko poleciałam? Nie, 618 na tej drugiej, 800 to... No, trochę kawałek jest. Kangury! Ej, co to jest? Koza? Boże. Tam na górze? No, koza. Widzisz? A no, tak. Widziałam ostatnio. Nie widziałam jeszcze kozy. Nie widziałaś jeszcze kozy? Nie. Słodkie są. No są. Widzisz, jakie nowe doświadczenia ze mną? Tak. Z tobą miałam same nowe doświadczenia, moja droga. Koza, koza. Dobrze, że nie koza z nosa. Tego nie wiadomo. Przyglądałaś się jej z bliska? Bo widzę jakiś domek, ale nie wiem, czy to to. To może być wioska. Chociaż. Już nie, bo bardziej w tamtą stronę chyba. Nie, to jest chyba zwykła wioska. Chyba, że tu jakiś side quest jest, czekaj. Może tak być. Jest skrzynka przy drzwiach. Czarna toń. Czekajcie, sprawdzimy to. Czarna toń. Nie wiem, czy tu miałam być. Jest jedzenie. Zostawię im za to śnieżki. I złowiesz czy sztandar. Przechodzisz przez czarną toń w drodze do srebrnej kniei. Jednak zastanawiający jest fakt, że wioska jest opuszczona. Nie ma ani jednej żywej duszy. Wszystkie rzeczy są nienaruszone. Mieszkańcy odeszli stąd w pośpiechu. Ale dlaczego? Zaraz się pewnie przekonamy, jak otworzymy jakąś chałupinę. No, właśnie. Zbieram żarełka i coś, to się z tobą podzielę. Dobrze. Mączka kostna może być. Ja czekam, aż słonie dodadzą w MC. O Boże, a są takie plany? O, tu jest L! Tu jest L! Zaraz tam przyjdę. Będziemy robić włamanko. Tak. Co to jest ciekawego, nie? U Kowala zawsze były różne rzeczy śmieszne. Różdżka pocisków! Oh yeah. Tylko ona nie ma chyba powrotu. Kota słyszę. No, tu jest L. Tak, tutaj. Dobranoc, Preselku. Dobranoc. A bo kot siedzi w tym ogródku. Biedny. Ej, tam z podłóżka coś jest. Pod podłogi dochodzi dziwny zapach. Może mój miecz mógłby... Dobra, ręką. Jak się wpepchałam, przepraszam. Ukryta pracownia Rajany. To są diamenty, ale nie mam miejsca, Wasie. To jak mi przykro. Ej, dam ci od razu coś do jedzonka, jak wyjdziesz. A, dobra. To wyjdziemy. Może nam. Ja nie mam miejsca. Tylko, że to jest niegotowe, no. Niegotowe. No, dwa surowe ziemniaki. Mówię, nie mam jabłuszko. Miejsca, już czekaj. Masz wełnę. Dzięki. Masz snow i bloki. Nie chcę! Ale ja nie mam miejsca. O Boże. Dobra, chodźmy zwiedzać. Część zwiedziłam. Byłaś, byłaś. Oczywiście, że
tej, w studni jest skrzynka z diamentami. Dzięki sobie, Sław, za polówkę. Jakaś chałupinka. Też nic nie ma. Chyba wszystko. Aha, to tu też pewnie byłaś. Wiesz co, to właśnie nie byłam wszędzie, więc... Dried kelp. Wow. Ale nie chcę tego. Chociaż to podobno się je, chociaż nie jestem pewna. Ulepsz sprzęt. Tak, bo to będą suszone wodorosty. Dzięki za wodę, Himerala. Twoje zdrowie. Jestem wrażliwa na kocie miauczenie, o nie. Wydaje mi się, że macie ponad 46 punktów, co oznacza, że pokój ostateczny stoi przed wami otworem. Haha, i tak by stał otworem i tak? Podobało mi się. Jakby ktoś stworzył mapkę na 4 osoby, to byłaby możliwe, żebyście w nią zagrały z kimś. Ciężko się dogadać tak dużą ilość osób. No, to swoją drogą. Poza tym, no, jak kogoś nie znam, to trochę ciężko, bo jakby... No, nie wiem, na co dana osoba... Jak dana osoba będzie się zachowywać, nie? Jakby nie mam tej pewności. Więc to tak trochę ciężko. Jak kogoś znam, to już prędzej mogę ocenić, czy ktoś się będzie dobrze zachowywał, czy nie. Ile będę musiała wypipać. Tak. No na live to już jeszcze gorzej, bo jakby nie mogę pipać. Nie mam. Mogę pipać za ciebie. No, nie mam Steam Decka. Stream Decka, czy jak coś to nazywało. Wezmę na drzewo i nic mi z tego. Widziałeś wszystkie domki? Nie wiem, czy wszystkie. Chyba tak. Tak trochę chaotycznie to no, płynnie tak... przestraszył. Dobra, byłaś chodźmy, tu w tej wieży? Tak, byłam. Tam na górze były te kelpy. No to tu jest jedno łóżko, a patrz, ja mam drugie. Zajumane. Okej. Okay. No i spanko. Dobra. No fakt, bez ani jednego by rozwalili te drzwi, oczywiście. Dostęp jest zawsze. Dobra, to co? Dalej na koordynaty. Myślę, że to będzie coś tam. Tam jest taki wodospad, ale... Może mi się tylko wydaje. Mogę zjeść surowego ziemniaka? Mogę. Jezu, gdzie ja patrzę? Bo tam ogólnie coś jeszcze jest. Tam jest jakiś domek na górze. No. Ale to do tego nie prowadzą chyba te koordynaty. A tu jest ten. Chcemy jedzonko? Znaczy, możesz wziąć. Ja już nie mam miejsca. Jasne, jeśli ci mam je przypachać. No, oczywiście. No to jest jakiś domek, się zastanawiam, co to jest. Zobaczymy, wyrzucimy to. Chodzi mi o waszych znajomych. Aha, to jeżeli kogoś, kogo znam, to myślę, że spoko. Zrobiłabym chlebelnią workbencha. Coś by się wymyśliło. Czy jest jakiś domek? Czy to jest domek, do którego się nie da wejść? Nie, no da się wejść. O! Okej. Okay. Dziś hotelu, jakie czasy nastały. Aha. Jak to jest? Dobra, muszę to zostawić, bo nie mam tyle miejsca. Pewnie inaczej nie wlizę. Dziwne. Jak tam, ten domek na wzgórzu jest wbudowany w górę. Przypomina prowizoryczną spalnię, aczkolwiek jest niedokończone. Ciekawe, do czego służyła ta chatka. Czy był to schron dla ludzi po tym, jak uciekli z wioski? Ej, to jest jakiś poważny side quest. Tu coś jest. No to ja czytałam tą historię tam. No dobra, ja tylko odstawiam rzeczy. Skrzynka! I los wioski! Jest, Boże, nie mam miejsca na to wszystko. Dobra, odłożę strzały, bo nie mam jak. Według legend, Czarna Toń była spokojną wioską do czasu, aż jeden z rolników, Lukas, został zarażony likantropią. Za dnia zwykły, ciężko harujący człowiek nocą zmieniał się w wilkołaka i terroryzował swój region. Nikt nie wie, kto przeklął Lukasa wilkołactwem, ale ludzie podejrzewali jego kochankę Matyldę. Spalili ją na stosie, uznawając ją za wiedźmę.
Lukas, dowiedziawszy się o śmierci swojej ukochanej, popadł w amok, dobrowolnie oddał się przedwczesnej transformacji i zabił wszystkich mieszkańców Czarnej Toni, co do jednego. Samego Lukasa nikt więcej nie widział. Mrocznie. Chcesz jedzonka? Jak mam miejsce? A nie możesz mi dać takie, które już mam? A jakie masz? Czekaj. Mam ziemniaki, mam jabłko, mam w ogóle surowego pork chopa. Ale po co mi tyle ciast? To dawaj ciasto. Ja przygarnę przecież. Co masz? Tu masz to. Na co mi te surowe pork chopy? Mam je zjeść? No. Dobranoc, czekolada. To jest tragarzem dzisiaj. No. Dobranoc. Dobrze. Będę miała jeszcze jednego surowego pork chopa. To idziemy. Bekaj, bije pork chopa. Już. Idziemy do naszego celu. Bardziej... Dobra, ominę to w tę stronę. Kicior! Lata. Kicior, kicior. Jest szansa, że relikt ostatni będzie w ostatniej świątyni, a nie, że był w skarbcu. Aha, tak myślisz? Mam cichą nadzieję. No. Zaraz było 618, więc trochę za bardzo pobiegłam w tą stronę, a tu ma być 18. Spróbujmy tą dolinką pójść. Co ty masz na rękach? A, to jest twój strój przebija. Spod spodu mamy takie zielone, wiesz. No, no, no. O, tam widzę coś świecącego się na płocie. Jakiś pseudomost. O, faktycznie. Wilcza nizina. Super. Pewnie spotkamy kolegę wilkołaka. No, coś tak czuję. No, tutaj jest pełno wilków. W sumie moglibyśmy sobie oswoić. Nie mam kości. No kurde. Zostawiłam. Też nie mam kości. Szkoda, że kiciora nie można wziąć ze sobą. No. Już trochę... Nie wiem, bo teraz utknęłam w tej gęstwinie i nie mam pojęcia, gdzie jestem. O, tam coś widzę. To nie wiem, czy to, bo w sumie... Coś nie, no 800, no może być 800. Tam. O, ta wow. Konstrukcja taka. No, 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 no. Może to jest to. Przecież tu było 823, to już trochę przeleciałam. Tak? No. To może to jeszcze coś innego jest? Nie wiem. Kości smoka z wykręconą głową. Przypowieść. Lodowy smok z dalekiej północy był samotnikiem. Barbarzyńskie klany z północy uważały go za bóstwo i czcili go, przynosząc mu różne dary w postaci martwych zwierząt, jako pokarm. Smokowi nie podobało się nieproszone towarzystwo i postanowił pozbyć się problemu. Zaatakował obóz barbarzyńców, a jego mieszkańcy nawet się nie bronili. Byli w szoku, że ich Bóg już ich nie kocha. Pośród zwęglonych ciał zdziobanych przez kruki stała młoda dziewczynka Cerys. Smok, widząc strach i smutek w jej zapłakanych oczach, postanowił darować jej życie. Wzniósł się w przestrzeń i odleciał w nieznane, a mała dziewczynka została. Według legendy była przedstawiona jako enigmatyczna, ognistowłosa elfia prorokini. Jeju! Aczkolwiek nie ma na ten temat dokładnych informacji. Po wielu latach smok powrócił, jednak został zamordowany podczas wielkiej wojny z orkami przez pocisk lecący z katapulty. Pocisk trafił w smoka w głowę, tym samym skręcając mu kark o 180 stopni. Oh my god. Okej. Okay. No, to chyba nie jest. Poszłam tą ścieżką tutaj i na dole jest skrzynka. W skrzynce było serce smoka i dwa TNT. No dobra, ale serce to... było przerzute, więc... Tam coś jest w ogóle też. Gdzie tam?
Lewo. Tu, jak staniesz, to patrz tam. No jest, to tam możemy potem pójść. No tylko właśnie nie wiem, bo koordynaty mnie prowadzą gdzie indziej. I teraz nie wiem, czy ja coś ominęłam już, czy... Czy to jest side quest po prostu? No właśnie. Bo 823 było... Gdzieś... Ja mam jeszcze te. Gdzieś tu. Perły. I 600... No chyba, że to tak... No 618, no to mniej więcej tu, no. Ale tu nic nie ma jakby w tym miejscu. To tu. Ogólnie chodzicie po jego kościach, okej. Okay. Cerys jak z Wiedźmina. O, to nawet nie wiedziałam. Dobra, czyli teoretycznie to tutaj. Aha. I tam jest taka długa ścieżka w ogóle, czerwona. No, właśnie idę w tamtą stronę. Aha. Do tego czegoś, no bo to jest jedyna konstrukcja tutaj w okolicy. Umrę, jak dwa stąd diamenty. Spadnę. Aha. A czekaj, mam chyba potkę swobodnego spadania jeszcze. O, o tutaj dobra. Można zostawić rzeczorki. Ja zostawię ten klucz, bo w sumie chyba nie będzie już nam potrzebne, to coś czuję. Wzięłam to TNT, ale nie widziałam, żeby tam na tym smoku można było coś jeszcze zrobić. Jest to dialog, to może... Ojej! Okej, biegnę do ciebie. Dziękuję, Małka, bardzo. A, tu jesteś, dobra. Tak. Możesz poczytać dialog. Już tu jest. Aha, dobrze. Enigma, to wy jesteście tymi młodymi podróżniczkami, które tu przysłano? Niestety już spóźniłeś się. Bernard już tutaj był i zawalił tunel prowadzący do sfery mroku. Sfera mroku? A, czekaj, bo to chyba była następna strona. O Jezu, 11 stron. Jest to wymiar zawieszony pomiędzy światami. Kontrolę nad nim przejmują trzy zapieczętowane demony, albo raczej przejmowały. Pierwszym panem tej domeny jest pomniejszy demon Wither, drugim czarny smok Garantor, a trzecim potężny Lich Hunter, Palladyni... Lich Hunter. Potężny Lich Hunter. Dobra. Brakowało mi tam interpunkcji, która tu jest. Paladyni Zakonu Chaosu wypędzili demony, uwięzili ich je w strefie mroku, by już nigdy nie niosły zniszczenia tejże krainie. Jednak Bernard zamierza je wypuścić, zerwać pieczęć. Ale dlaczego? Co? Podejrzewam, że ma to coś wspólnego z totemem Widera. Co prawda przywołuje złego demona, ale również jest przedmiotem o wielkiej potędze. Może obdarzyć nosiciela zdolnościami, o jakich ci się nie śni. Lucyfer to dla niego. Bernard szuka totemu. To ma sens. Lucyfer to demon, władca piekła. Nie może on opuścić piekła, gdyż został wygnany z powierzchni przez Torgusa ze świątyni Purroku. O nie. Jeśli posiądzie totem, pieczęć pęknie i Lucyfer się wydostanie. Bernard zawarł z nim pakt. Ta, Lucyfer zawsze spełnia zachcianki swoich zabaweczek, aczkolwiek za cenę. Czegokolwiek Bernard zażądał, nie stanie się bez konsekwencji. Musimy go powstrzymać, zanim uwolni armię ciemności. Posejdon, Bóg Wody, niegdyś wysłał dwóch śmiertelników, aby odnaleźli totem i zneutralizowali go. Słuch po nich zaginął, gdy zawiedli w trakcie prób w świątyni Posejdona. Z tego, co wiem, oni również zwiedzili twierdzę Lucyfera, tylko część zachodnią. Poszukiwali go, gdyż Posejdon przewidział jego wkład w nadchodzące wydarzenia. Dlatego chciał, by piekło zostało przeszukane jak najszybciej w nadziei, iż totem był w posiadaniu Lucyfera, jednak nietknięty. Ale Bernard jeszcze go szukał. Jak mam przedostać się na drugą stronę zawalonego tunelu? Chętnie usunęłabym gruzy, jednak nie mam wystarczająco dużo many. Próbowałam powstrzymać tego nekromantę magicznymi barierami, jednak jego moce są zbyt potężne. Musicie same się z tym uporać. Może znajdziecie jakiś sposób, by wysadzić te gruzy. Gdy dostaniecie się na drugą stronę, musicie wkroczyć do strefy mroku i zniszczyć totem. Proszę, spieszcie się. No to proszę cię bardzo, moja droga, ty jesteś dobra w te klocki.
Dobrze, zaraz ogarnę.